Dzień dobry, z tej strony XTentacion 0LP, kłaniam się nisko, witam was serdecznie w niedzielę. Niedziela bez streama, a tu proszę, taka niespodzianka. Moi drodzy, mam kolejną dobrą wiadomość, najprawdopodobniej nie lecę na Mistrzostwa Świata w szachy, więc chcę już w ogóle papa. Za to będę grał w TFT i elegancką. Uwaga, nowy szachowy mentor, dawno nie było. Powiem wam szczerze, jak on tak rzadko streamuje, to nawet nie nudzi się tak szybko. Katni mnie dotknął jedynie jakby po pośladkach, czy tam nie mam telefonu. No oczywiście tam nie miałem, bo nigdy nie trzymam nic w tylnych kieszeniach. Ty właśnie ty będziesz moją czekaliśmy. Dzięki One Cut Spół 2DC i potem z tego osoba. Witajcie moi drodzy widzowie, dajcie znać przede wszystkim, czy dobrze jest zastosowany głos mój na mikrofonie w porównaniu do muzyki, która leci w tle. Ja pierdolę, jaki on jest siwy, przerażający. Gdyż muzyka jest ustawiona 50% VLC, Media Player, i 50% powiadomień wszelkich dźwięków systemowych w OBS-ie, a mikrofon jest na chyba 100 czy 150%. Stasiek, muzyki nie słychać? Aż tak jest cicho? Nie, no słychać, nie trolujcie. No mogę podgłośnić, ale nie chcę, żeby mnie zagłuszała. Maszynka player? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten rozdział będę miał już zdecydowanie za sobą po rozliczeniu. Ile zdobyłeś rankingu na turniejach? Na turnieju? Niestety straciłem 16,8 elo. Ale cieszę się, że i tak jakkolwiek zagrałem, zdecydowałem się zagrać na żywo. Gratuluję. Że nie poszło mi aż tak źle, jak myślałem, wiecie, bądź co bądź, nie grałem tak w szachy, można powiedzieć, z pół roku, a na turnieju na żywo z półtorej może. How you doing, bro? Very fine, thank you for asking. Bo bym sobie zagrał z tobą, może innym razem. Osiwiałeś przez Bellworda, oj, gdybym inne osoby ze słabszą psychą, to przez Bellworda by sobie coś zrobiły, nie tylko osiwiały. Czy będzie 6 minut rozpierdolu z Jacku 95? A dlaczego akurat? Wypowiada się coś na mój temat? W ogóle możecie mi podsyłać jakieś szoty z tym, jak komentował moją formę na turnieju poszczególni streamerzy szachowili pokroju Bartosza, Igora, Jaskuła, nie wiem, Ostre Szachy, czyli Koziororo. Totalnie mam to w dupie, bo mentor gra turniej w Płocku i mając startowy numer 15, odjebał taką manianę, że zajął miejsce, moi drodzy, 17. Grasz w te szachy, nic nie grasz, jesteś kiepem IRL. Twoim największym sukcesem było pokonanie, z całym szacunkiem, Marcinkowskiego Pawła, który nawet nie ma rankingu FIDE, rozumiesz to? To jest twój największy sukces. Szymon, gratuluję, piękna partia. Szkoda, żeś nie rozwijał tego mentora. Widzowie, to jest patologia, że tacy ludzie jak Aleksander Radomski chodzą po tym świecie. Skończyłem dosłownie w połowie stawki, na 17 miejscu, z wynikiem 2,5 punkta z 5. Więc, no mówię, wynik zadowalający. Jakby było 3, to byłbym zadowolony, wow. Tak bardziej. Jakby było 3,5, to byłbym szczęśliwy, a 4 to już w ogóle w raju. Niestety na tym turnieju, jak spojrzymy sobie na list of rating changes, jak widzicie, po tym turnieju straciłem minus 0,82. Więc po tym turnieju Warto dodać, że mentor jest zawodnikiem na tym turnieju, który stracił najwięcej punktów ze wszystkich. Przynajmniej widocznych tutaj na liście. Tracę 16,4 punktów rankingowych elo. Tak sytuacja wygląda. Bo oczywiście jakbym wchodził skoczkiem, no to wieża by mnie lutnęła, bo wisiałby mi hetman. Jakbym w tej chwili zagrał skoczkiem, no to wieża bije i mam... Znaczy no tu wygrywam hetmana, ale ten hetman był broniony. Karmnik, 5 złotych. Kurde, co poszło nie tak, że rapidy online idą ci dużo lepiej, a ołp w klasyku już nie za bardzo? Stres, nerwowość, brak stockfisha? Żadna z tych trzech rzeczy. Kwestia jest taka, że po prostu dawno nie grałem w turnieju na żywo. Tempem klasycznym jest zdecydowanie dłuższe tempo, więc przeciwnicy są po prostu mają czas, żeby znaleźć prawidłowe ruchy zarówno w debiucie, jak i w jakichś ostrych pozycjach.
i rywal po prostu tak zagrał wieża D3 i nagle takie, o cholera, bo po odejściu gońcem na B2 on gra wieżą B1 i po prostu dałem sobie złapać gońca na własne życzenie, bo goniec nie może wrócić się tutaj na pola G7 ani H8 i partia przegrana jest po grze niestety. A więc tak, o co chodzi? Mianowicie, sędzia tego turnieju kazał nam wszystkim wyłączyć telefony, nie tylko je wyciszyć, wyłączyć je i powiedział, żebyśmy odłożyli te telefony na biurko. I sprawa była taka, że ja stwierdziłem sobie, nie no, wiecie, ja tam się boję zostawić telefon tak na stole sędziowskim, biorąc też pod uwagę, że sędzia nie pilnuje tych telefonów tutaj uczestników. Nie daj Boże, znajdzie się jakiś złodziej i po prostu dziabnie czyjś telefon, który, nie wiem, najbardziej spodoba, albo wszystkie. Więc jak dla mnie byłoby to ryzykowne. Uznałem, że po prostu wyłączam dźwięki, wyłączam telefon i sobie go trzymam w kieszeni. I moim zdaniem sędzia nie powinien mieć prawa mieć do mnie jakichkolwiek pretensji, bo mnie by nic nie zadzwoniło, jak mam wyłączony telefon. I w ogóle było tak, że upewniałem się parę razy, że na pewno mam ten telefon wyłączony. I dosłownie siedziałem obok tutaj, jakby wiecie, w rzędach. I dosłownie zawodnik sąsiedniego stolika właśnie tak powiedział, że sędzia kazał kazał odłożyć telefony. No to ja mu mówię, że ale mam wyłączony. No i on odpowiada, no ale sędzia kazał odłożyć. Jakby tyle trwała konwersacja. Czyli Paweł Jaworski wychodziłoby, że mi zwrócił uwagę. Oho, rozpruł się na Paweł. Ale mniejsza o to. No i sprawa była ogólnie taka, że kiedy poczułem potrzebę pójścia do łazienki, po prostu oddać mocz, bo piłem izotonika podczas partii, stwierdziłem sobie, że z moją reputacją dla bezpieczeństwa odłożę ten telefon jednak na stoliku sędziowskim. Żeby nie było, wiecie, tak dmuchamy na zimne, nie? Jednak zdecydowałem się odłożyć. No i poszedłem do tej łazienki, zrobiłem swoje. No i dosłownie jest tak, że wychodzę z łazienki już, chcę wrócić jakby na salę gry. No jakby tutaj zaczepia mnie sędzia tego turnieju i jakby pyta się mnie... jakby dzień dobry, czy wyszedłem z telefonem do łazienki? Ja mu mówię, nie no, z jakim telefonem, gdzie? No i jakby i tyle, trwała konwersacja. No i po prostu wróciłem na salę gry. No i tam gram kolejne posunięcia. No i pach mi się, nie wiem, pół godziny mniej więcej. Znowu mi się zachciało. No i znowu poszedłem. Zrobiłem swoje, wychodzę i znowu ten sam sędzia, bo innego nie było, znowu mnie zaczepia, no i się pyta właśnie jakby ponownie, jakby nie pamiętam dokładnie słów, przedstawię wam jedynie kontekst. Czy na pewno czy na pewno jestem bez telefonu, bo dostał że inny zawodnik naskarżył na mnie, że wychodzę z telefonem do łazienki. Ja mu mówię, że absolutnie nie. I wyjąłem portfel i klucze z lewej kieszeni. Prawą kieszeń miałem pustą. No i on poprosił mnie, żebym się obrócił. No to ja się obróciłem i tyle. Zapytał się, czy może mnie tutaj jakby dotknąć jakby po spodniach. Ja się zgodziłem. Delikatnie mnie dotknął jedynie jakby po pośladkach, czy tam nie mam telefonu. No oczywiście tam nie miałem, bo nigdy nie trzymam nic w tylnych kieszeniach. No i przeprosił za swoje zachowanie. Wtedy chyba dopiero właśnie powiedział, że dostał jakby informację od innego zawodnika, że... Ciekawe, czy wzięli numer od siebie. Że wychodzę z telefonem do łazienki. Ja się spytałem, a kto tak powiedział? No i on się poczuł zmieszany, głupio mu było. No i powiedział, że no nie może powiedzieć, kto tak powiedział, no żeby nie było problemów. W wielkim skrócie. No i tyle, olałem sprawę i wróciłem na salę gry. Myślałem, że będzie tak, że pierwsza runda zacznie się o 10, druga o 13, trzecia o 16, skończę partię załóżmy o 18, no i załóżmy, dojadę, wiecie, tam do dworca, będzie jakaś niecała 19 i wrócę do domu o 22, 3, może północy. Będzie okej, okay, nie? Gówno. Wyszedłem z turnieju po 20, i w głowie miałem w tej chwili, po prostu wsiadam w autobus, dojeżdżam do dworca, jadę pociągiem,
i nieważne, o której wracam, ale będę w domu. Pokazywało mi, że będę o godzinie, o 1:30 w domu. Niestety nie zaplanowałem sobie, nie wynająłem żadnego noclegu, ale całe szczęście spotkałem jedną szachistkę na tym turnieju i powiedziałem jej, że właśnie, że tutaj jadę do dworca, żeby po prostu wrócić do domu. I ona spytała się, gdzie mieszkam. No to ja powiedziałem... Spotkał szachistkę na turnieju? Czekajcie, bo... Dzień dobry. Zaraz zobaczymy. Dziękuję, Gachu. Status zakończony. Płock to jest województwo jeszcze mazowieckie? A, zaraz sobie poradzę bez tych informacji. Sekunda. Gdzie jest ta częściówka na kandydata? FIDE jest. O kurwa. Pokażę wam coś. Jeżeli, widzowie, zgadza się moja teza, to jest grubo. Dzień dobry. Dzięki, Gachu. Dobra, zobaczcie. Częściówka na kandydata. Sprawdzam po liście startowej i szukam damskiego nazwiska. Krystian, Tymon, Mirosław, Adam, Krzysztof, Filip, Andrzej, Mariusz, Patryk, Jan, Michał, Franciszek, Ignacy, Adam, Aleksander, Krzysztof, Piotr, Tomasz, Krzysztof, Patryk, Rafał, Szymon, Szymon, Roman, Grzegorz, Mateusz, Konrad, Tomasz, Tomasz, Paweł, Nadzieja, Jakub, Szymon, Paweł, Paweł. Co wychodzi, że na 34 osoby jest tylko Nadzieja Jezikowska. Ale kurwa, urodzona w 1962. Czyli w skrócie, mentor wykorzystał biedną starszą panią, żeby go zawiozła na chatę, kurwa. Dosłownie to była jego ostatnia nadzieja. Ja pierdolę. Nadzieja umiera ostatnia. Wydawało mi, że będę pociągiem. I nieważne, o której wracam, ale będę w domu. Pokazywało mi, że będę o godzinie, o 1:30 w domu. Niestety nie zaplanowałem sobie, nie wynająłem żadnego noclegu, dzięki, ale całe szczęście spotkałem jedną szachistkę na tym turnieju i powiedziałem jej, że właśnie, że tutaj jadę do dworca, żeby po prostu wrócić do domu. I ona spytała się, gdzie mieszkam. No to ja powiedziałem, że w Warszawie. I ona, słysząc, że ja zamierzam wracać do Warszawy z Płocka, a przypominam, z Płocka jest 120 km do Warszawy, no to stwierdziła, że jest to samobójstwo, biorąc pod uwagę, że jutro mam wrócić, bo o 10 jest, jakby wiecie, czwarta runda. Boże, biedna starsza pani została zmanipulowana przez dorosłego psychopatę. Przypomnę, on ma prawie 3 dychy. Ten kurwa srebrny inwestor nie wydał 200 zł za nocleg, tylko na ostatnią chwilę ogarniał powrót z Płocka do Warszawy. I gdyby nie nadzieja, dosłownie, gdyby nie nadzieja, to by wlókł się gdzieś po nocy. Nie mogę. Jedną uncję srebra by wydał i miałby nocleg. I po prostu zaproponowała mi nocleg. Sprawdzone już wielo... Aha, zaproponowała mu nocleg. Boże święty, nie. Ta pani nie mogła mieć internetu. 100% ona nie miała internetu. Wyobraźcie sobie, że bierzecie losowego maczka z ulicy do domu na nocleg z dobroci serca. Nazywacie się Nadzieja i ratujecie go. A on dosłownie jest psychopatą. Wielokrotnie osoby. Ja stwierdziłem sobie, wiecie co, pierwsze co, to był taki szok, bardziej stres, czy nie zostanę, nie wiem, dajmy na to okradziony, czy zaraz tu nie będzie coś, że ja będę głęboko żałował na drugi dzień, że zdecydowałem się na ten nocleg. Czy nie lepiej wybrać tą bezpieczną opcję, wrócić o drugiej czy trzeciej w nocy do domu, czy jednak zaryzykować i wziąć się nocleg.
I stwierdziłem sobie, że dobra, raz się żyje, będzie ciekawa przygoda, zdecyduję się wziąć ten nocleg. No i pojechaliśmy do takiego w zasadzie, znaczy pojechaliśmy. Pojechaliśmy parę przystanków w zasadzie, jakieś 8. No i po prostu jakby tutaj weszliśmy do mieszkania. Zaproponowała mi, znaczy z właścicielką mieszkania tutaj zamieniła słowo, żebym mógł zanocować również. No i ogólnie tutaj zapłaciłem za nocleg. Nocleg mnie wyniósł raptem 50 zł za dobę, więc bardzo dobre. Coś mi się wydaje, widzowie, że w tej historii ta nadzieja, z uwagi na to, że już ma 70 lat, mogła mieszkać w jakimś domu starców. Ja teraz kurwa nie żartuję. No zastanówmy się racjonalnie. 70-latka pyta się właścicielki tego samego dnia, gdzieś w nocy, czy może przenocować znajomego? No ona ma 70 lat. No to ewentualnie 60, nie wiem, 5 niech ma. 62 ma, dobra. 62 lata. A okej, okay, pani Nadzieja po prostu nie mieszka w Płocku. Okej, okay, i to by się zgadzało. I dlatego by wzięła. No dobra, sorry, myślałem, że ma 72, nie 62. No nie, po prostu on tutaj jakby ukrywa te fakty, z których ludzie mogli go wyśmiać w internecie, co samo w sobie, gdyby to ładnie ubrał słowa, nie byłoby w ogóle zabawne, ale fakt, że on to znowu tuszuje, nie mówiąc o tym celowo, wzbudza jakby we mnie poczucie, że no wyobraźnia zaczyna pracować. Dobra cena, potem nawet z ciekawości, jak szukałem na telefonie, czy jestem w stanie znaleźć jakiś nocleg za 50 zł. Uwaga, El Gabriel, a to z publiczności nie może być szachistka? Na 100% szachistka 15-letnia z publiczności go wzięła. To była pani Nadzieja, no idę o zakład, kurwa, że to ona, no. Wrócili razem z turnieju, normalnie szachistka z publiczności. To było bardzo ciężko w Płocku, bo były, wiecie, kwatery pracownicze po 35 zł, 30 zł, no ale wiecie, w 4, w 8 osób to nie wiadomo z kim tam będziecie. Więc było to naprawdę spoko rozwiązanie. Problem był jedynie taki, że jakby właścicielka nie użyczyła drugiego pokoju, tylko po prostu musieliśmy spać w jednym pokoju, wiecie, w jednym pokoju z obcą kobietą. W wielkim skrócie. Więc mocno kontrowersyjna sytuacja, niecodzienna, gdzie większość osób no boi się, wiecie, nawet, dzięki, nie ja wiem, ja spotkać na pierwsze dobry. Spotkanie, na randkę. Dodaj, że masz 62 lata ta pani. W cudzym mieszkaniu, to my, mimo iż się nie znaliśmy, jakby spaliśmy po prostu w jednym pokoju ze sobą. Na szczęście... Czy oni spali ze sobą w jednym łóżku, czy on to pominął? Czekajcie. Z obcą kobietą. W wielkim skrócie. Osób to nie wiadomo, z kim tam będziecie. Czekajcie. Pierdolę. Więc było to naprawdę spoko rozwiązanie. Problem był jedynie taki, że jakby właścicielka nie użyczyła drugiego pokoju, tylko po prostu musieliśmy spać w jednym pokoju, wiecie, w jednym pokoju z obcą kobietą. W wielkim skrócie. Więc mocno kontrowersyjna sytuacja, niecodzienna, gdzie większość osób no boi się, wiecie, nawet, nie wiem, spotkać na pierwsze spotkanie, na randkę w cudzym mieszkaniu, to my, mimo iż się nie znaliśmy, jakby spaliśmy po prostu w jednym pokoju ze sobą. Na szczęście spokojni widzowie, były trzy łóżka, okay, więc... Dobra. Więc ten, możecie być spokojni. Na szczęście wszystko przebiegło pozytywnie. W tym aspekcie, że nie zostałem ani okradziony, nic złego się nie stało. Dzięki, chodzi dobry. Natomiast, wiecie, ja nie byłem w ogóle przygotowany na nocleg. Były trzy łóżka, ale spokojnie. Spali w jednym, kurwa. Nie mogę! Nie miałem żadnej piżamy, nie miałem żadnego ręcznika, mydła. Dosłownie wszystko po prostu musiałem pożyczyć od tej dziewczyny. Dziewczyny! Tego samego ogólnie wieczora od razu wysłałem jej przelew. W zamian za ten nocleg, za pomoc. No i tyle. Normalnie poszliśmy spać oboje. Zajebał jej piżamę. Widzowie, ta historia mogła się wydarzyć tylko jemu.
I na drugi dzień pojechaliśmy na turniej. Wentor niby przez 12 lat tu oszukiwał, że jest taki dobry, cię rozjebał, to nie jego wina. Szachista XXI wieku to lektura. Za srebrowy kupi ciebie, kurwa, i jaskuła. Mocne.